Wszystko już działa. 17 nowych kamer monitoringu miejskiego, do tego 6 obiektywów obserwujących z zewnątrz i wewnątrz inhalatorium solankowe w Parku Zdrojowym. Jastrzębski system monitoringu działa pełną parą, ku uciesze strażników miejskich i dla przestrogi łamiących prawo. Jastrzębska Straż Miejska z nowym monitoringiem ma znacznie ułatwione zadanie. Dzięki kamerom m.in. na ulicach Mazowieckiej, 1 Maja czy Alei Piłsudskiego funkcjonariusze mogą obserwować zachowania mieszkańców w jakości Full HD. Wbrew tym głosom, które się słyszy o Wielkim Bracie, obserwacji i tak dalej, ja jestem akurat innego zdania i myślę, że doświadczenia krajów zachodnich pokazują, że no bez zaprzężenia techniki w nadzór nad bezpieczeństwem ogólnie pojętym, no nie uciekniemy od tego. I miasta zachodnie już dawno w to weszły. Mam nadzieję i myślę, że w tym kierunku będziemy zmierzać też w Polsce. Miasto postawiło już w każdym razie kolejny krok. Od bieżącego tygodnia mamy nowy monitoring z 17 lokalizacjami na terenie miasta. Kamery są nowe, cały system jest nowy, sprawny, bardzo dobra widoczność, bardzo szybka reakcja może być ze strony służb miejskich. Wbrew pozorom mieszkańcy wręcz domagają się dalszej rozbudowy monitoringu. Mamy sygnały od mieszkańców, że tych kamer powinno być nieco więcej. Wskazują mieszkańcy takie lokalizacje, które oni uważają za niebezpieczne. Być może w przyszłości będziemy myśleć o rozszerzeniu tego monitoringu. Na chwilę obecną jeszcze w planie budżetu nie mamy takich środków. Choć pieniędzy jak na razie nie ma, są już wnioski o konkretne lokalizacje. Z całego miasta trudno to rozróżniać, ale mamy sygnały z Przyjaźni, ze Zdroju, z osiedla Tysiąclecia, także cały jest cały przegląd miasta. Być może zatem wkrótce przegląd całego miasta będzie również widoczny na tych monitorach w siedzibie Jastrzębskiej Straży Miejskiej.